Przed nami dosyć poważne wyzwania, jeżeli chodzi o Polskę. Po pierwsze, chcemy dalej budować sieci szerokopasmowe w taki sposób, żeby zbudować infrastrukturę, która zapewni dostęp do internetu jak największej liczbie Polaków. To sympozjum jest bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów i myśli. Odbywa się co roku wiosną. To jest czas podsumowania dla firm wyników ubiegłego roku, ale także rozpędzających się planów danego roku. Myślę, że atmosfera była bardzo energetyzująca. Myślę, że było postawione parę tez, które rozgrzały trochę publiczność. Myślę, że to jest dokładnie to forum, gdzie można takie tezy postawić, można je przedyskutować przez cały rynek. Myślę, że to jest bardzo zdrowe też dla całego rynku, że coś takiego się dzieje. No, tylko gratulacje. Jak zawsze jest konferencja świetnie zorganizowana. Cykliczność już jest, myślę, gwarantem tego, że konferencja wpisała się na stałe w harmonogram tego, co się w branży telekomunikacyjnej, szeroko TMT w Polsce dzieje.